Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z gry The Banik Fajzak Afterbirth Plus. Do gry sobie skakujemy, ale najpierw jedna praca z naszej facebookowej grupy. Tylko jedna, ależ jaka wspaniała praca Adrianny Chudej. Przedstawia nam Mei, tą postać z modyfikacji. Nie wiem, niektórzy pisali, że im się anatomia postaci z rysunku nie podoba. Ja nie widzę żadnego problemu, naprawdę świetna praca. A my do gry skakujemy, ja naprawdę patrzę te mody. Jakoś nic mnie nie może zachwycić, żaden z tych modów mnie nie potrafi jakoś porwać. Mei mi się naprawdę bardzo spodobała, bardzo mi się spodobał Silas. Ale z tych innych postaci, nawet widziałem filmiki, jak one działają, nie wiem, jakoś mnie po prostu nie zaciekawiają. Dziś sobie zagramy, sam nie wiem kim. Strasznie dużo ostatnio grałem tymi podstawowymi postaciami, może zagrajmy dzisiaj Kane'em. Kane jest bardzo fajną postacią, dawno nim bardzo nie grałem. A zawsze mi się nim grało przyjemnie z uwagi na jego super trinket, tutaj macie Sida. Kane ma naprawdę jeden z fajniejszych trinketów i na dodatek zaczyna z nim na początku gry. Paperclip sprawia, że wszystkie złote skrzynki możemy otwierać za darmo. Mega mnie tak to interesują Devil Roomy. Jeżeli udałoby nam się znaleźć w Devil Roomie Guppy's Tale, czyli przedmiot, który zwiększa nam szanse na drop skrzynek ogólnie, czy to tam szarych, czy to czerwonych, czy złotych, moglibyśmy sobie wszystkie te skrzynki za free otwierać i mielibyśmy prawdopodobnie z tego naprawdę masę różnych znajdziek. Dosyć nieprzyjemny pokój, przeciwnicy chyba automatycznie się zamieniają w te płonące piżamki, bo się pojawiają po prostu tak blisko ognisk, chyba że od razu się pojawiają płonące, nie wiem. Jak na razie sobie lecimy. Pierwsze piętro, mimo że dosyć proste. Ja ostatnio strasznie mało gram w Isaaca, jedynie to co nagrywam, a ostatnio też z tymi odcinkami były jakieś problemy. No także kto wie, mam nadzieję, że nie otrzymamy dużej ilości obrażeń. Wam też przypominam, jak lubicie serię z Isaaca, albo chcecie mnie wesprzeć, to możecie zostawiać łapkę w górę, bardzo mi to pomaga. Użyjmy naszego przymiotu aktywnego. Super, mamy wejście do Secret Roomu, parę coinów, nic specjalnego, ale kto wie, może się na przyszłość przyda. Możemy cię wysadzić tym? Nie możemy, niestety. Nie najgorszy przedmiot aktywny, jak na start. Dostaliśmy go praktycznie za darmo. Jakbym go wziął z Treasure Roomu, nie byłbym jakoś specjalnie nim zachwycony. Ale tak za darmo, dostać przedmiot, który pozwala nam używać co dwa, bądź też co jeden, taki duży pokój za darmo bomby. Spoko sprawa, bo bez problemu będziemy mogli wszystkie kamienie z X-em na piętrze sobie rozwalać, jeżeli jakiekolwiek w ogóle znajdziemy. Nadal nie zauważyłem ani jednego tego specjalnego kamienia, super sekretnego kamienia z X-em. Jestem nadal przez to mega smutny. Nasz pierwszy treasure room, przewspaniały. Jeden z fajniejszych familiarów w grze. A Dark Bam, jak każdy wie, zgarnia czerwone serduszka i zamienia nam je w soul hearty. Na piętrze nigdzie czerwonych serduszek już nie mamy, także nie ma po co się wracać. Rozwalmy ten ogień. No i powinno pójść całkiem łatwo. Kane'a lubię również za to, że mimo że ma mniejszy range, ma większe obrażenia. Ma większe obrażenia. Niestety wlazłem w tego przeciwnika. Miałem nadzieję, że on już po prostu padnie, a zapomniałem, że niektórzy mają szansę na zmienienie się w te takie bezgłowe piżamki. W ogóle nie powinienem podnosić tego Soul Hearta tak wcześnie, powinienem go podnieść dopiero po walce z bossem. Na tym piętrze Soul Hearty nam są zupełnie nieprzydatne, bylebyśmy nie umarli, a dwa czerwone serduszka wystarczają zazwyczaj na pierwsze piętro. A na drugim, no tak jak mówiłem, strasznie mi zależy na Devil Roomach, na tych Soul Heartach, aby nie otrzymać obrażeń na czerwone serduszka. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj gdzieś Super Secret Roomu. Kurde, nigdzie nie ma? Oj, tych możliwości na Super Secret Room jest tak to zbyt dużo i wolę po prostu nie ryzykować. Lecimy na walkę z bossem. Monstro jest dosyć łatwym bossem. Nawet mimo mniejszego zasięgu nie powinniśmy mieć z nim żadnych problemów. Większe obrażenia również się nam przydają. Nadal nie wiem, czy Kane ma po prostu większe obrażenia na start, czy on ma modyfikator na obrażenia. Bo jeżeli ma modyfikator, to naprawdę świetna sprawa. Wydaje mi się, że ma modyfikator i no tak jak mówiłem, jeśli tak, to genialnie, bo ten modyfikator będzie zwiększał damage upy nam przez całą grę na wszystkich damage upach, no. Pierwszy treasure room był super, a pierwsza walka z bossem zaraz zobaczymy.
Również super, naprawdę, mega fajny przedmiot, Blue Cup, zwiększa nam tirsy, zwiększa nam nasze zdrowie. Ojej, ja mam przecież czerwone serduszka na tym piętrze, co ja gadam w ogóle? Za głupotę, że czerwonych serduszek na tym piętrze nie ma. Nie wiem, czy ja ich nie widziałem wcześniej, czy coś, no ślepy chyba byłem, także chyba nie wrócimy. Już widzę te komentarze widzów, którzy piszą, że Boże, Ryfek, czerwone serduszka były, a nie obejrzeli 5 minut dalej. Kolejny Solhard, super sprawa. Teraz jakoś specjalnie nasze zdrowie nie martwię. No półtora Solharda raczej nie stracimy na następnym piętrze, mam taką nadzieję. Tak więc powinniśmy mieć 100% szans na Devil Room. Jakby Gapistel się trafił, byłbym taki szczęśliwy. Mielibyśmy masę znajdziek. Normalnie Gapistel sprawia, że zazwyczaj mamy właśnie problem ze znajdźkami, mamy ich dosyć mało. Bo nie mamy wystarczającej liczby kluczy na otwieranie wszystkich tych złotych skrzynek. No jako Kane takich problemów nie mamy. A tutaj możemy otrzymać te coiny, o mój Boże, ale ten pokój jest nieprzyjemny. A super, dobra, przejdę po prostu, o, genialnie. Mam pół Solharda. One make you small, świetna pigła, nie wiem czemu ją użyłem, bo zazwyczaj nie używam pigła, ale niech będzie. Tu może być Super Secret Room. Nie, nie może być Super Secret Room. I nie udało nam się otworzyć kamieni z prawej strony, mówi się trudno. Kurde, mam tylko pół Solharda. W jednym głupim pokoju straciliśmy całego Solharda. Dwa razy otrzymaliśmy obrażenia. Mega niefajny, mega się przydaje na niego duża szybkość poruszania się, ale ogólnie on jest losowy. Nieważne jak dużą prędkość poruszania się byśmy mieli, i tak czasem ten ogień wystrzeli tak wcześnie, że nie ma jak tego uniknąć. Okej, okay, przedmiot Farting Baby. Nie tak dobry jak Dry Baby, tak mi się wydaje. Farting Baby również blokuje wszystkie strzały przeciwników, dlatego jest naprawdę fajnym przedmiotem. Ale efekt... a co to jest? Fragmented Card, Double... Nie mam zielonego pojęcia co to robi. Nie będę tego brał. W porównaniu do efektu Dry Baby, gdy otrzymała obrażenia, Farting Baby... No jest trochę słabszy ten efekt. Dostajemy losowego pierda, możemy zauroczyć przeciwników, zatruć ich, zadać im lekkie jakieś obrażenia, ale nic więcej. A Dry Baby za każdym razem zadaje naprawdę bardzo, bardzo dużo obrażenia. Tutaj mamy kamień z X-em, ale nie możemy się do niego niestety dostać. Sprawdźmy, czy tutaj nie ma Secret Roomu. Jest tutaj Secret Room. Kolejny kluczyk, kolejne pół serduszka. To nie wystarczyło, żeby dostać Solharda, aż dziwne. Wejdę do tego sklepu. O mój Boże, przeciwnicy. Ale dziwny ten sklep w ogóle. Mamy do wzięcia za darmo torebkę. Ja kupię na pewno tego Solharda, bo właśnie po niego tutaj wszedłem. Ale mi się mega nie podoba, że jeden z tych czempionów jest czempionem odpychającym strzały. Zawsze mega trudno się w nich trafia. My na dodatek mamy zmniejszony shot speed po wzięciu Blue Cupa i te strzały mają jeszcze większy problem, aby się dostać do tych przeciwników. Szkoda, że nie rozwaliłem, a raczej nie otworzyłem tej torby, gdy byliśmy bliżej nich. Super Troll Bomba prawdopodobnie zabiłaby ich na strzała. Boże święty, ile oni mają zdrowia, to jest masakra, ile ja ich mogę bić. A mamy naprawdę dobre tirsy i zwiększone obrażenia. Strasznie dużo czasu zajęło zabicie ich. Dostaliśmy teraz dwa Solhardy, także powinniśmy mieć ich 2,5. Z tego co dobrze kojarzę. Lecimy dalej. No mega liczę na ten Devil Room. Jak zobaczę czerwone skrzynki, to się wkurzę. Z czerwonych skrzynek zawsze jest też szansa na jakiś przedmiot Gapiego. Nie za duża, ale jest. No ale mimo wszystko, z tych czerwonych skrzynek rzadko kiedy dostajemy cokolwiek dobrego. Już wolę dostać złe przedmioty i je ominąć, niż dostać czerwone skrzynki. Po prostu wtedy wiem, że dostałem przedmioty i miałem do nich pecha, a tak dostać skrzynki... No nie lubię. Kolejna bomba. Znowu dostaliśmy piątaka. Mamy trochę kasy. Możliwe, że na następnym piętrze będziemy sobie mogli kupić coś w sklepie. Albo za dwa piętra po prostu pokaże nam się Arcade Room. Idzie mega fajnie, mega łatwo. Pójdźmy na walkę z bossem. Bossem jest Larry Junior. Postawię tutaj gdzieś bombę. Super, dwie części Larego zabiła od razu. A w naszym Devil Roomie mamy co? Speed up, przyda się, speed up plus size down, drugi już, także jesteśmy naprawdę mega mali. A czemu tutaj dostałem pigułę? A no tak, bo Caffeine Pill pigułę nam daje. Judas's Shadow jest ok.
I go nawet wezmę, bo go bardzo lubię. Fearshota również wezmę, ponieważ daje nam damage up. Judas' Shadow sprawia, że jeżeli umrzemy, wskrzesimy się jako Judas. Bardzo fajna sprawa. Sprawdźmy, czy nie ma tutaj gdzieś super secret roomu. Tutaj nie ma. Ja jeszcze wrócę się po tą baterię i sprawdzę, czy nie ma super secret roomu na prawo od tego ostatniego pokoju. Kurde, z chęcią bym jeszcze wszedł do Cursed Roomu. Mamy chyba 2,5 Soul Hearta. Jeszcze. Nic oprócz tego prawdopodobnie nie mamy, także powinno być spoko. No niestety. Nie dostaliśmy czerwonych skrzynek, nie dostaliśmy żadnego przedmiotu z David Roomu, ale za to dostaliśmy naprawdę masę kasy. Na następnym piętrze na 100% będziemy w stanie cokolwiek sobie kupić. A może nawet na tym coś kupimy? Ten przedmiot jest fajny. Z chęcią bym sobie go kupił. Rozwalmy tutaj dwóch gości. Dwa coiny, okej, okay, super. Możemy sobie wziąć Mom's Box. Daje nam luck upa chyba jak trzymamy. Oraz możemy raz na 4 pokoje pojawiać sobie losowy trinket. Najlepsze jest w nim to, że ulepsza on działanie naszego trinketu. Co prawda, tak jak mówiłem, mamy naprawdę fajny bardzo trinket, ale po jakimś czasie może trafi nam się albo Cancer, albo Devil's Horn, chyba tak się ten trinket nazywał. Dwa moje ulubione trinkety, jeden zwiększałby nam szybko strzelność, drugi zwiększałby nam nasze obrażenia. Za darmo skrzynkę sobie otwieramy. Mega fajna sprawa, mega dużo czerwonych serduszek dostaliśmy. Super. Nie wiem, czy Mom's Box zwiększa jakkolwiek działanie paperclipa, no bo paperclip sprawia, że za darmo otwieramy złote skrzynki. Nie wiem, możliwe, że jak trzymamy Mom's Box, to z tych skrzynek dostajemy lepsze dropy. Zawsze dla mnie ten przedmiot był trochę zagadką. Jest tak dużo trinketów, no których efektu się nie da jakby podwoić. Tak jak właśnie na przykład nasz paperclip. No nie wiem, jeżeli sprawiałby, że dostajemy więcej znajdziek ze skrzynek, ja bym się mega z tego cieszył. I byłoby naprawdę fajnie. Dosyć niefajny pokój, ale mamy masę kluczy, możemy sobie wejść do mojej Curse of the Blind. Mały Brimstone, o super, akurat z tego przedmiotu się cieszę. Mamy masę kluczy, możemy do dużej ilości fajnych pokojów wejść. Mały Brimstone, kolejny taki familiar diabelski, nie wiem jak to powinienem dobrze mówić. Jeden z fajniejszych familiarów zadających obrażenia. Strzela laserem, jego strzały są penetrujące, każdy laser w grze. I zadaje zadziwiająco dużą ilość obrażeń. Niefajny pokój, ale damy sobie radę, mamy naprawdę masę obrażeń. Tych much nie lubię, strasznie te muchy mnie wkurzają, szczególnie właśnie z uwagi na to, że pojawiają niebieskie pijawy. Tych much jeszcze bym przeżył, ale pijawy są okropne. Kolejny trinket, nie pamiętam dokładnie co to robi, ale no, na pewno nie jest trinketem lepszym jak nasz obecny. No mówię, głównie tylko na te dwa trinkety, które wymieniłem wcześniej, czekam, czyli właśnie na Devil's Horn albo Cancer. Bateria, weźmiemy ją sobie potem, nie ma po co teraz marnować jednego naładowania, które już mamy. Jak na razie idzie super, serio. Te przedmioty nie są jakieś, wiecie, specjalnie genialne, nie jest to Brimstone, nie jest to Mom's Knife, ale są solidne i takie solidne przedmioty zdecydowanie nam wystarczą, aby bez problemu przejść podejście. Mega fajny pokój. Trzy czerwone skrzynki, jasne, że otwieram. No troll bomb to ja nie lubię. A pigu nie będę używał. Także te skrzynki niestety okazały się dosyć słabe. No mówi się, trudno, nie zawsze dobre skrzynki muszą ma się pojawiać. Piguły będę starał się mijać. Ja nie lubię pigu ogólnie w Isaacu. Nie wiem, czy czasem ta pigła po lewo nie jest pigułom one makes you small, która by nas zmniejszyła. A za momencik to sprawdzę, jeśli tak się okaże się, że jest to właśnie pigułom one makes you small, na pewno jej będziemy używać. One makes you small, o właśnie, coś mi się skojarzyło, że tą pigułę używaliśmy. Jesteśmy mega mali, a najlepsze jest to, że właśnie z pigułami one makes you small świetnie działa farting baby albo dry baby, bo po prostu blokuje strzały przeciwników. Możemy sobie stanąć za naszym farting baby i nie otrzymywać żadnych obrażeń.
Na dodatek Farting Baby będzie pierdziało na przeciwników i zadawało im obrażenia. Super sprawa. Mam zadziwiająco mało kasy. Na co ja wydałem tyle kasy? A no tak, kupiłem sobie przecież Mums Box. Ale i tak wejdziemy do sklepu. Mamy do kupienia Soul Hearta, którego na pewno kupię, oraz na przecenie kluczyk. Przedmiotów nie kupuję nigdy ze sklepu. Jeżeli mamy Curse of the Blind, jest strasznie dużo przedmiotów w sklepie, których nigdy nie chciałbym kupować. Nie są one jakieś złe, ale no nigdy nie wydałbym na nie kasy, bo to jest po prostu marnotrawstwo jak dla mnie. Tej piguły nie będziemy używać. No i lecimy już na walkę z bossem. Ale jeszcze zanim walka z bossem, sprawdźmy, czy nie ma tutaj secret roomu. Ej, jestem głupi, sam wyrzuciłem bombę. Nie ma tutaj secret roomu, a może tutaj jest? Jest tutaj, a w nim nic ciekawego, jedna skrzynka. No trochę więcej coinów na pewno się nam przydadzą. Lecimy na walkę z bossem. Te piguły są mega wkurzające. PhD samo z siebie nie jest jakimś genialnym przedmiotem. Leczy nas, sprawia, że te piguły widzimy. Ale zawsze to uwielbiam brać, bo ja po prostu nigdy piguł nie używam. Piguł używam właśnie tylko i wyłącznie wtedy, gdy mam do dyspozycji PhD. Ta wersja Staina jest tak prosta. On przywołuje mega łatwych do zabicia przeciwników, a sam robi jedynie najłatwiejszy do uniknięcia atak, czyli te macki na prawo i lewo. Przedmiot nie wiadomo jaki, lunch, HP up, akurat z tego się cieszę. Będziemy mieć czerwone serduszko do oddania za jakiś devil room prawdopodobnie. Nie ma tutaj super secret roomu, może będzie tutaj. Jest tutaj, a w nim pierwszy raz taki super secret room widzę. Mega dziwny. No nic, wysadźmy sobie to wszystko. Nie wiem, czy ja mogę wysadzić więcej jak jedną maszynę na raz. Mogę wysadzić nawet i trzy, także spoko sprawa. Bomby nam się zwrócą, Soul Hearta dostaniemy, kolejne maszyny wysadzimy. No i nagle okazało się, że mamy masę kasy, masę zdrowia, znajdziek również mamy całkiem sporo. Mega mało tych czerwonych, tych złotych skrzynek nam się trafiło. W ogóle praktycznie nie używałem paperclipa, a szkoda. Wydaje się, że mamy całkiem sporo kluczy, ale jeżeli trafi mi się tylko jakiś lepszy trinket paperclipa, wyrzucę i tych kluczy zacznie w końcu nam brakować. Kolejny trinket, 100 credit, możemy tak naprawdę go użyć i o nim zapomnieć, a to jest One Magic Small po raz kolejny, także naprawdę świetna sprawa. 100 credit, z tego co ja tam kojarzę, pozwala nam wziąć jeden przedmiot za darmo ze sklepu, także naprawdę całkiem spoko trinket. Po wzięciu tego przedmiotu on po prostu znika. Wejdę sobie do sklepu i nawet jak będzie coś słabego do kupienia w stylu, nie wiem, drabina, za którą jakoś nie przepadam, i tak to kupię. No musimy zużyć store credit na tym piętrze, bo na pewno nie będę go brał zamiast naszego paperclipa. Do curse roomu wchodzimy na 100%. Mamy masę kasy, możemy sobie na to pozwolić. No a w curse roomie, tak jak mówiłem, szansa na przedmioty Gapiego jest dosyć spora. Jakby się trafił Gapi Stale i mielibyśmy więcej skrzynek, byłbym mega zadowolony. I możliwe, że nawet nie zamieniałbym wtedy naszego trinketa na cancer albo... Dobra, no kogo ja oszukuję, na pewno bym wziął jeden z tych trinketów. Zwiększone tirsy, zwiększone obrażenia. Którekolwiek z tych daje nam zwiększony DPS. Dla mnie obrażenia w Isaacu to tak naprawdę wszystko. Mógłbym mieć strasznie mało zdrowia, jeżeli tylko miałbym jakieś dobre obrażenia, dobre tirsy. Zawsze lubiłem w ogóle grać w grach jako takie właśnie szklane działo. Kolejny trinket, dosyć średni. Jak on w ogóle działa z tym czymś, z tym naszym przedmiotem aktywnym? Nie wiem, chyba szybciej zakręcają i tyle. Dla mnie dosyć słabe działanie tego trinketu, nawet jeśli jest na nim zwiększony efekt. Gdzie ten sklep? Chcę już się pozbyć naszego Star Credit, abym nie musiał się potem wracać po nasz wcześniejszy trinket. Mamy Arcade Room, moglibyśmy oddać na nim jeden raz krew. Mamy strasznie mało czerwonych serduszek. Ale możemy wysadzić resztę maszyn. Raz oddamy krew, tak jak mówiłem. Maszyny sobie wysadzimy.
Locus of Pestilence. Jak to działa z naszym przedmiotem aktywnym? Pojawiamy muchę, gdy wchodzimy do pokoju. I pojawiamy prawdopodobnie muchę za każdym razem, gdy zabijemy przeciwnika. Mom's Pearl, o kurczę, to też jest świetny trinket. Tak, za każdym razem jak wchodzimy do pokoju, pojawiamy muchę i prawdopodobnie za każdego zabitego przeciwnika dostajemy muchę. Rozwalamy kamień z X-em. Kolejny Soul Heart. To podniosę, aby się więcej nie pojawiało. Mam sprawę, że mamy 10% szans. O 10% więcej szans na znalezienie Soul Hearta. Normalnie ta szansa chyba wynosi 5%. Z Mam Spell wynosi 25%. No wydaje mi się, że z naszym przedmiotem aktywnym mamy 25% szans na znalezienie Soul Hearta. Także naprawdę, naprawdę bardzo dużo. O kurde, zastanawiam się, czy nie zostać z Mom's Pearl zamiast naszego paperclipa. Chociaż nawet jak będziemy dostawać czerwone serduszka, ja będę z nim mega zadowolony, bo mamy Dark Bama. Więc raczej z Soul Heartami nie powinno być problemów jakichkolwiek. A mamy tutaj Sacrifice Room i bardzo możliwe, że padnę w tym Sacrifice Roomie, aby tylko pojawić się jako Judas. Jeżeli 7 razy zagramy w Sacrifice Roomie, czy tam oddamy swoje zdrowie na tych kolcach, mamy 50% szans na otrzymanie 7 Soul Heartów. Jeżeli tak się stanie, ja umieram, nieważne co się na piętrze stanie, co dostaniemy. Pojawiamy się jako Judas, mamy jeszcze bardziej zwiększone obrażenia i 7 Soul Heartów do podniesienia. Idziemy na walkę z bossem. Caves 2, także jeszcze z matką walczyć nie będziemy. Walczymy z Chadem. Mega słaby boss, nie tylko dlatego, że jest po prostu prosty, ale słaby jest również z tego powodu, że daje nam beznadziejny przedmiot. Mały Chad jest no beznadziejnym familiarem jak dla mnie. Chociaż my mamy Dark Bama, więc mały Chad nie będzie taki zły. Raz na 4 pokoje będzie nam pojawiał Soul Hearta. No, czyli tak pi razy drzwi, raz na 12 pokoi będzie nam dawał Soul Hearta tak naprawdę. Ciepły idziemy wtedy Soul Hearta, pół czerwonego serduszka raz na 4 pokoje mały czat nam daje. Ale tu mamy beznadziejny przedmiot do wzięcia, którego oczywiście brać nie będziemy. No trochę szkoda, że tak sobie przedmiot nam się trafił. A my się wrócimy, pójdziemy do Sacrifice Roomu i się w nim zabijemy. Czemu nie? Trochę zdrowia mamy, także mam nadzieję, że dojdziemy do tego. Do tej fali z Soul Heartami. O kurde, chyba nie. Chyba nie dojdziemy. Ostatni raz. Super, Halo. Halo wezmę, ale nie teraz. Teraz się zabijemy. Pojawiamy się jako Judas. Co prawda jesteśmy trochę wolniejsi, ale mamy znacznie zwiększone obrażenia. Poza tym podnosimy sobie Halo. Mamy czerwone serduszko, jeszcze większe obrażenia, jeszcze lepsze statystyki. Na dodatek wracamy się i podnosimy sobie Soul Hearta. Tak jak mówiłem, nasz trinket się średnio przyda, bo i tak będziemy mieć te Soul Hearty z Dark Bama, więc czerwone serduszka czy Soul Hearty dla nas to mała różnica. Weźmiemy sobie paperclip, a ja jeszcze nie byłem przecież w naszym sklepie. A gdzie zostawiłem store credit? Tutaj jest store credit, także go sobie weźmiemy. Pójdziemy do sklepu i weźmiemy cokolwiek tam będzie, za darmo. Znowu ten głupi sklep, jak mi on się nie podoba. Ci przeciwnicy mają tak dużo zdrowia, no tak za każdym razem chyba są czempionami. To jest mega upierdliwe. A mamy beznadziejny sklep, tutaj nie ma praktycznie nic do kupienia. Mam Battle of Pills, jest beznadziejnym przedmiotem aktywnym jak dla mnie. Jego na pewno nie będę kupował. Hangman nam się może przydać. Weźmy sobie po prostu za darmo Soul Hearta. Czemu nie? Kupimy kluczyk, kupimy bombę, kasy mamy naprawdę dużo. A tą baterię podniesiemy i od razu użyjemy naszego przedmiotu aktywnego. Nie lubię tego trinketu, nie będę go brał. Wracamy się po nasz wcześniejszy trinket, czyli paperclip, i lecimy na kolejne piętro. Bardzo fajnie to wyszło. Mamy najlepsze z obu postaci tak naprawdę paperclip z Kane'a. Oprócz paperclipa oczywiście mamy jeszcze Lucky Foot, czyli Luck Up plus 1. A oprócz tego mamy zwiększone obrażenia Judasa. No dobra, to byłoby całe piętro. Lecimy dalej. Nie wydaje mi się, że mogę wyjść i wejść do Sacrifice Roomu po czasie i odpalić te kolce tak, jakbym wszedł na nie 8 raz, przypuśćmy, nie?
wiecie, 7 razy odpalimy, wyjdziemy. Jak wejdziemy, to pewnie się nie będzie liczył jako 8 raz, tylko jako pierwszy. Ale nie, możecie mnie poprawić. Jeżeli okazałoby się, że możemy tam wejść i będzie to działało tak, jakbyśmy weszli po raz kolejny. No, ja powinienem się tak to wrócić. Bo następna fala prawdopodobnie dawała nam szansę właśnie na te 7 soul heartów, tak jak ja mówiłem. Nie pamiętam dokładnie, która fala daje te soul hearty. Zawsze mi się wydaje, że 7, bo 7 soul heartów pokazuje, ale nigdy się nie okazuje potem, że jest to właśnie 7 fala. I musimy mieć zdecydowanie więcej zdrowia, aby te soul hearty się pokazały. Boże święty, ja mam na tym piętrze, bez naprawdę jakichś, nie wiadomo jakich przedmiotów, strasznie duże obrażenia. Tiersy 7 są fajne, nie najlepsze, ale fajne. A obrażenia 11 naprawdę robią robotę. Do Quest Room na pewno wchodzimy. Niefajna skrzynka. Okej, możemy to zrobić w ten sposób. Wyjść otrzymując obrażenia od skrzynki, a nie od kolców wyjściowych. Także i tak by wyszło na to samo. A przynajmniej zobaczyłem, co z tej skrzynki wyleciało. Trinket, który nie wiem co robi. Także i tak byśmy go nie brali. A przynajmniej teraz się nie pojawi. Dostałem tym strzałem. A przynajmniej teraz się nie pojawi, gdy będziemy używać naszego przedmiotu aktywnego. Lucky Toe daje nam luck up plus 1 chyba. Czyli w naszym wypadku luck up plus 2. Szczęście się nam średnio przydaje. No po co nam teraz szczęście? Nie mamy żadnego efektu na strzały zależnego od szczęścia. Chyba. Jakbyśmy mieli strzały te zębowe. Jak się tam się nazywał? Tough Love chyba. No ale bym się cieszył. Mamy szczęście na 7. Jeżeli nie wiecie, co to znaczy... O Jezu, Curse of the Blind po raz kolejny. Nawet nie zauważyłem, wchodząc na to piętro. Szczęście 7 to bardzo wysokie szczęście. 10 to jest chyba takie maksimum. Znaczy nie, 20 to jest maksimum, ale przy 10 i tak się za każdym razem nasze efekty załączają. Jeżeli byśmy mieli strzały zębowe, no chyba 70% strzałów byłyby właśnie strzałami zębowymi zadającymi 3,5 razy nasze obrażenia. Kolejny soul heart, tym razem pająk już agresywny, ale bez problemu sobie daliśmy radę. Dosyć długo nam to podejście się schodzi. Jesteśmy dopiero na depth 1, także jeszcze nas całe to piętro dzieli od piętra do walki z matką. A siedzimy na nim już 25 minut. Strasznie dużo. Ciekawy trinket sprawia, że nasze familiary trzymają się zdecydowanie bliżej nas. Całkiem przydatny, gdy gramy na przykład Lilith i mamy dużą ilość inkubusów i chcemy, aby stały w jednym miejscu i razem z nami strzelały. Nam oczywiście zupełnie niepotrzebny dla jednego... jak on się nazywał? Lil Brimstone'a. Nie będę zamieniał naszego obecnego trinketa. Raczej trinketu się powinno mówić. Co to za karta? Hierofant, genialnie. 2 soul hearty za darmo. Hangman nam się może przydać. Latanie na pokój. No nie wiem, w jakim pokoju mógłby się tak naprawdę przydać. Możliwe, że w tej LC będą właśnie za szczelinami do zdobycia jakieś znajdźki, coś w tym stylu. Nie wiem. No właśnie, mamy do zdobycia kluczyk za kamieniami. Moglibyśmy się do niego dostać za pomocą Hangmana, ale równie dobrze mógłbym użyć na to bomby. Masa kamieni. Na razie na żadnym nie widziałem tego małego X-a, no. Nigdy chyba nie zauważę tego lepszego kamienia z X-em. O, tutaj mamy zwykły kamień z X-em. Jego oczywiście możemy wysadzić. Bateria, bardzo fajnie. No nadal nie mogę dostać tego trinketu, którego szukam. Jeszcze nie byliśmy na całym piętrze. Zanim wejdziemy na walkę z bossem, poszukajmy sklepu. Nie ma co się śpieszyć. Soul Heartów mamy masę. Na pewno nie otrzymam obrażeń na czerwone serduszka. Mamy tylko jedno czerwone serduszko, a maksymalne zdrowie. Serio, ten jeden pokój tam dalej na dole to prawdopodobnie właśnie droga do sklepu. Co prawda mamy Curse of the Blind, ale zostało nam tak mało sklepów, że i tak będę wchodził i starał się kupować wszystko, co popadnie, nawet przedmioty. Bo jest to nasz przedostatni sklep. A jeżeli tutaj nie dostaniemy Grida, to najprawdopodobniej na następnym piętrze właśnie pojawi się w sklepie Grid i tak nie będziemy mogli nic kupić. Kolejne czerwone serduszko, no tych soul heartów mamy masę. Kolejne się pojawiają na piętrze, dużo ich leci. Mały czat pojawia czerwone serduszka, z których dostajemy soul hearty. Dark Bomb pojawia nam soul hearty. Jeżeli chodzi o zdrowie, to jesteśmy ustawieni na... W pierwszym... nowy trinket.
Nose Goblin. Chyba raz go miałem. Raz na jakiś czas takim strzałem glutowym przyklejającym się do przeciwników strzelamy. Dostać w pierwszym tak naprawdę treasure roomie Dark Bama to jest naprawdę coś. Od pierwszego piętra pojawia nam Soul Hearty, więc przez całe podejście naprawdę masę ich od niego dostaniemy. Wchodzimy do sklepu. No nie ma grida, także ja będę kupował wszystko. There's options. Mamy dwa przedmioty do wyboru po walce z bossem oraz BFF. Akurat z obu tych przedmiotów się naprawdę cieszę. Oba przedmioty się trafiły bardzo fajne. Baterie kupię i użyję. Nic ciekawego. Oba przedmioty naprawdę świetne. There's options, tak jak mówiłem, dwa przedmioty do wyboru po walce z bossem. Bardzo przydatna sprawa. Wybieramy ten lepszy. Natomiast BFF sprawia, że nasze familiary są silniejsze. Mały Brimstone zadaje dwa razy większe obrażenia, a Fart Baby jest większe. No, my możemy stanąć za Fart Baby i jesteśmy obsłonięci ze 180 stopni praktycznie. Brownie, no z Brownie nie lubię walczyć, jest naprawdę silny. Ale damy sobie radę. Mały Brimstone możliwe, że robi teraz obrażenia większe od naszych z tym BFF-em. Łatwo poszło, mimo że tak jak mówiłem, nie lubię tej walki z bossem, no tu musimy zaryzykować. Meat. Meat jest spoko, HP up, damage up, bardzo mały, ale jest. A tutaj biorę oba przedmioty, nie wiem co to jest, ale zdrowia na to mam. Mark, świetny przedmiot, damage up oraz speed up. Na dodatek jeden soul heart. Nail, no nail jest średnim przedmiotem aktywnym. Możemy go użyć, aby zwiększyć sobie obrażenia i dostać soul hearta. Nie jest najgorszy, ale mam z box wolę, aby dostać te trinkety, o których mówiłem wcześniej. Już tyle tych trinketów przelecieliśmy. Mamy coraz większą szansę na otrzymanie któregoś z tych, na których nam zależy. Cancer byłby zdecydowanie najlepszy. Carved Horn co prawda zwiększyłby nam obrażenia, ale obrażenia i tak mamy dosyć duże. A zwiększone Tearsy przy tak dużych obrażeniach dałyby nam zdecydowanie więcej niż tam damage up plus 4. Nie liczą się obrażenia, nie liczą się Tearsy, liczą się obie te statystyki w połączeniu ze sobą. W Kerest Roomie mamy nic ciekawego niestety, a może i nawet coś ciekawego. Dostaliśmy teleport do Devil Roomu. Z tego się akurat cieszę, bo nie mieliśmy 100% szansy na Devil Room. Głowa Krampusa nie jest zła, ale tak jak mówiłem, no mi zależy na tych trinketach, o których mówię od czasu wzięcia Mom's Box. Tutaj zaryzykuję. Nawet nie mam co ryzykować, mam złote bomby, także na pewno bez problemu sobie tą skrzynkę wysuniemy. I dostaniemy z niej super troll bombę, świetnie. Lecimy dalej. Naprawdę idzie mega łatwo, mega przyjemnie, bardzo mi się to podoba. Zadziwiająco dużo dało mi granie w Enter the Gungeon. Muszę przyznać, Enter the Gungeon chyba jest trudniejszą grą jak Isaac. I co prawda tam gram na myszce, a nie dwoma rękoma na klawiaturze. To i tak, jakoś mi się łatwiej teraz unika tych strzałów w Isaacu i mimo, że się nie skupiam jakoś specjalnie teraz, jest mega późno. Nie idzie najgorzej. Nie mówię oczywiście, że idzie mi świetnie, jestem genialny. Bo i tak obrażeń otrzymaliśmy całkiem sporo, albo teraz szedłem w ogień. Ale nie idzie najgorzej. Bug Lunch, nie mam zielonego pojęcia co to jest. Nawet opis nie ma zielonego pojęcia co to jest. No nic, na razie nie będę tego trinketu zmieniał. Najgorsze jest właśnie w opisach tych trinketów, że nigdy się nie ma zielonego pojęcia co one robią. I bez jakichś, nie wiem, oględzin dłuższych nie skapniemy się co te trinkety robią. Sklep, wejście do sklepu za darmo i ani jednego grida przez całe podejście. Świetna sprawa. Kolejny kluczyk. Tam wyszedł Polaroid chyba? Nie, cartridge. Raczej niepotrzebny nam trinket. Nie mam nic z kasy niestety, a szkoda, bo mapa jest naprawdę fajnym przedmiotem. Z chęcią bym sobie mapę kupił. No nic, mówi się trudno. Z Hollow nie ma żadnego problemu, gdy mamy Brimstone'a. Kolejna skrzynka. Byliśmy na tym piętrze już wszędzie. Co ja miałem w treasure roomie? Trinket i co? Kurde, aż się wrócę, bo nie pamiętam co mieliśmy w naszym treasure roomie. Dopiero co w nim przecież byłem. A, Book of Secrets. Pojawia nam sekretne pokoje na danym piętrze. Albo pokoje specjalne, nie wiem dokładnie jak to działa. Wejdźmy do super secret roomu. A ciekawe czy w ogóle Dark Bomb pojawia więcej rzeczy, jeżeli mamy BFF-a. Super by było, jeśli tak właśnie by
Dark Bomb w połączeniu z BFF-em działał. No i dobra, lecimy już na walkę z matką. Raczej z nią problemów nie będziemy mieć. Matka niebieska, czyli niby najtrudniejsza, ale serio, mały Brimstone zadaje zdecydowanie większe obrażenia niż my. Się z tego mega cieszę. Często mówiłem, że nie przepadam za małym Brimstone'em. Gdy mam naprawdę dobre podejście, małego Brimstone'a nawet nie biorę. Bo mi się tylko pęta pod nogami. No ale teraz na pewno nam się bardzo przydaje. W Devil Room już byliśmy. I trochę szkoda, że się pojawił. Jakby się nie pojawił, mielibyśmy większą szansę na Devil Room na następnym piętrze. No ale nic, lecimy dalej. I proszę, niech się trafi nam w końcu ten trinket, który chcę zobaczyć. Cancer albo Curved Horn, którykolwiek z nich. Curse of the Unknown. Nie widzimy swojego zdrowia, ale mamy chyba 10 serduszek z tego co pamiętam. Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że mamy 10 serduszek, także zdrowia naprawdę mamy bardzo dużo. I o zdrowie się martwić nie musimy. Trinket. Nie najgorsze. Nie najgorszy trinket. Safety Scissors, chyba tak się nazywa. Sprawia, że wszystkie troll bomby, które się pojawią, zmieniają się w zwykłe bomby. Genialny przedmiot w połączeniu z Anarchist Cookbook, tą książką, która pojawia masę troll bomb w pokoju. Bo tak naprawdę pojawiamy sobie zwykłe bomby do podniesienia. Hangman przyda się w tym pokoju, bo możemy sobie rozwalić kamień z X-em i podnieść zawartość, która z niego wyleci. Normalnie byśmy nie byli w stanie tego zrobić. Solhar za darmo. Złote bomby, mega fajna sprawa. Na dodatek mega nam się przydał tutaj Hangman, bo mogliśmy sobie za darmo wlecieć do Curse Roomu. Za darmo oczywiście nie wylecimy, ale zawsze jedno serduszko do przodu. Jeden pokój, wracamy się tutaj po baterię. Bardzo łatwy pokój, gdy mamy małego Brimstone'a, chociaż nim się trochę trudniej steruje jak zwykłym Brimstone'em. Jeszcze jakbyśmy mieli latanie i strzały spektralne, o mój Boże. Cud mi to orzeszki. Kalus, nie najgorszy trinket, sprawia, że nie dostajemy obrażeń od kolców. I chyba sprawia, że nie dostajemy również obrażeń od tych czerwonych mazi na ziemi. Naprawdę całkiem spoko trinket. A wzięliśmy ze sobą Ace of Spades, chyba tak się nazywa ten trinket. Mamy większą szansę na karty do pokera. Mega fajne, bo karty do pokera są naprawdę mega przydatne. Znaczy, ja na to ciągle mówię karty do pokera, to są po prostu zwykłe karty, ale ja nie wiem, ja zawsze najczęściej właśnie kartami gram w pokera. Moja najczęściej grana gra. Także już się po prostu przyzwyczaiłem, na to mówię zawsze karty do pokera. Nawet nie wiem, kiedy padł tamten przeciwnik, nasza kopia. Znowu dostaliśmy nie ten trinket, na który czekamy. Kurde, ile tych trinketów ja już żem pojawił na tym, w tym podejściu i nadal nie trafił nam się któryś z naszych. Wydaje mi się, że nawet z połowy trinketów moglibyśmy już przelecieć. Chociaż tych trinketów jeszcze w Antiberfie dodali. Strasznie dużo nowych trinketów widzę, od kiedy gram w... nie w Antiberfa, tylko w Afterbirth Plus. Stars przenosi nas do Treasure Roomu, ale tutaj Treasure Roomu nie mamy, także... teleport do losowego pokoju, Lovers, dwa czerwone serduszka. No nie, możemy pojawić, aby Dark Bomb pojawił nam Solharta i tyle. Albo pająka. Ze sobą będę trzymał Emperor i mimo, że nie będę go używał na razie... O kurde, sam wleciałem w tego przeciwnika. Mimo, że go na razie nie będę używał, przydam się na przykład na The Chest albo na Katedrę, aby czym prędzej podejść do Blue Baby albo do Isaaca. Kolejne bomby. No tych znajdziek mamy naprawdę dużo. Wiem, że mógłbym tam te wcześniejsze skrzynki złote otwierać za pomocą paperclipa, ale po co się wracać? I tak mamy naprawdę mega dużą liczbę tych kluczy. I prawdopodobnie nam ich nie zabraknie. Empress, Empress jest nawet lepszą kartą jak Emperor. Daje nam na jeden pokój efekt Horror of Babylon. Zwiększona szybkość poruszania się oraz zwiększone obrażenia. Jedna z najfajniejszych statystyk w grze. Obrażenia, tirsy, speed. To są moje top 3 statystyk. Goatków sprawia, że mamy większą szybkość poruszania się. I tak mamy praktycznie maksymalną, więc nie widzę za bardzo sensu podnoszenia go. Jedynka, nie wiem co jedynka robi, także jedynki używać nie będę i się trochę boję. Jeszcze zmieniłaby nam nasze przedmioty i... mamy zbyt dobre przedmioty, aby ryzykować.
A zdrowia mamy chyba maksimum. Lecimy już na walkę z bossem. Dużo pokoi nie zostało. Prawdopodobnie ten i będziemy mieć, o właśnie, walkę z bossem już. Mega luźno. Pojaw się. No pojaw się, o. Kolejna karta. Full. Full nas teleportuje na początkowy pokój. Nic specjalnego. Weźmiemy sobie Empress. Walka z Conquestem. Kurde, Conquest naprawdę fajny przedmiot wyrzuca. Zawsze. White Pony. Sprawia, że możemy latać. I wyrzucać właśnie taki atak. Te świetne promienie. Całkiem spoko sprawa, ale... No ja zostanę przy tych swoich trinketach. Jestem wierny trinketom. O, możemy wziąć drugi przedmiot. Speedball. Mamy w końcu teraz options. Runka Anzus odkrywa nam całe piętro i zdecydowanie bardziej wolę ją jak Empress. Na następnym piętrze użyjemy Anzus i od razu udamy się w stronę walki z bossem. To było całe piętro, mega łatwo, mega łatwo poszło. A ja powoli nie mogę gadać, nie wiem czemu. Używamy Anzus. Całkiem spore piętro. Czemu się trzymam sam na dole, no? Masakra. Wejdę do tego specjalnego pokoju tutaj na lewo i udam się już w stronę walki z bossem. Mimo wszystko lubię ułożenie takich pięter, bo mamy tutaj tak naprawdę tylko trzy drogi i żadnej innej wybrać nie możemy. No, ale genialny pokój specjalny, parę kup. Naszym trinketem jest... Nawet nie wiem jak to się nazywa, ale działa to mega słabo, chyba jak podnosimy... coina... Ojej, klucz za cztery pokoje wezmę. Chyba jak pojawiamy... podnosimy coina, mamy szansę na... pierdnięcie? Odepchnięcie przeciwników od siebie? Nie wiem dokładnie jak ten trinket działa, naprawdę. Nigdy go nie używałem, bo jest słaby po prostu. A właśnie nigdy nie wiem dokładnie co robią słabe trinkety. Przestaję ich używać i potem zapominam co robię i zapominam dlaczego one są słabe. To jest najgorsze uczucie. Kamień z X-em. Może w końcu wyleci Small Rock. Tyle tych kamieni rozwaliliśmy. To jest ten specjalny kamień, naprawdę? On się niczym nie różni od kamienia z X-em. Super, trafił nam się specjalny kamień, z którego dostaliśmy aż 3 soul hearty. No nie wiem za bardzo, co to miałoby znaczyć i czym on dokładnie się różni od zwykłego kamienia z X-em. Nie, wydaje mi się, że wygląda dokładnie tak samo i tak samo łatwo było go zauważyć. No ale nic. W końcu rozwaliłem ten super specjalny kamień, na którym mi tak bardzo zależało. Nie będę brał HP upa, nie jest nam zupełnie potrzebny. Po co mamy tracić efekt Polaroida, gdy otrzymamy obrażenia? Kamieni z X-em tutaj nie widzę. Ale jakoś długo się za nimi nie rozglądam, także... Lecimy sobie dalej. Chłe, 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 chłe. Czyli zaraz spadną na nas rączki. Te zwykłe rączki są mega proste. Te takie kościane, one już sprawiają niemały problem. Oni dostałem tyle razy obrażenia. Two of Spades podwaja nam liczbę naszych kluczy. Bardzo fajna karta. Teraz na pewno nie będziemy mieć żadnych problemów z kluczami. Po Soul Hearta nawet nie będę się wracał, bo prawdopodobnie niedługo otrzymamy kolejnego. No chyba, że po walce z bossem żadnego nie otrzymamy, to się wrócę. Karta Emperor do nas wróciła, mega się z tego cieszę. Nie będziemy musieli na następnym piętrze całej katedry przechodzić. A katedra jest chyba właśnie najgłupszym piętrem do przechodzenia, bo nic ciekawego z niej dostać nie można. Dobrze, że nie dostaliśmy tutaj dobrej znajdźki, bo bym się wkurzył, że nie możemy do niej podejść. Naprawdę, nie wiedziałem, że znajdźka może się pojawić w takim pokoju na boku i nie jesteśmy w stanie do niej dotrzeć. Idzie mega fajnie. Boże Święty, z BFF-em ten mały Brimstone zadaje tak dużo obrażenia. A ja się mogę schować w tej, przy tej walce za Fart Baby i nie będziemy otrzymywać żadnych obrażeń. Także mega luźna walka. Mamy Devil Room, a w nim... O mój Boże, no... Co to jest w ogóle? Same świetne przedmioty. Wszystkie biorę oczywiście. Devstatch, jeden z moich ulubionych przedmiotów w grze. Mega fajny efekt strzałów penetrujących i oczywiście zwiększone obrażenia. Gapi Scholar, jesteśmy w 1/3 gapim, teraz jesteśmy w 2/3 gapim. Co prawda życia to my dużo nie mamy, ale możemy się wrócić po wszystkie soul hearty, które na piętrze wyleciały. Jeden soul heart leżał chyba gdzieś tu. Trzy soul hearty leżały z tego kamienia rozwalonego. Tego super specjalnego kamienia z X-em. Także naprawdę, ze zdrowiem problemów nie mamy. Nigdzie chyba indziej tych soul heartów już nie ma. No nic, mówi się trudno i tak prawdopodobnie
W przyszłości będziemy mieć tego zdrowia maksimum. Może zatrzymam Emperor na The Chest, a po katedrze się przejdę? Katedra jest zdecydowanie prostsza od The Chest. Dlatego wydaje mi się lepszym rozwiązaniem przejść przez katedrę, a na The Chest użyć Emperora. Ej, strzały penetrujące, jak ja to uwielbiam. Sami widzicie, jak szybko rozwalamy wszystkich tych przeciwników. Mam masę bomb, także wszystkie te ognie będę wysadzał. 25% szans na Soul Heart z każdego z nich. I z żadnego Soul Heart nie wyleciał, także o mój Boże. Szansa na to dosyć ma, 3/4 do potęgi czwartej. Nie będę tego liczył, bo pewnie zrobię zaraz jakiś błąd. Mega ciągle liczę na baterię, nie wiem, no, tak mi zależy na tych trinketach, jak się uparłem w tym podejściu na te trinkety i one nie chcą w ogóle lecieć. No, cancer, jakby wyleciał cancer, już ten Devil's Horn byłby taki, okej, okay, nie najgorszy, ale cancer byłby no przegenialny. Joker, świetnie, możemy przenieść się do Devil Roomu na tym piętrze, ale jeszcze się do niego nie przeniesiemy. Kto wie, może dostaniemy czerwoną skrzynkę i ta skrzynka nas sam teleportuje, więc Jokera lepiej byłoby zostawić na piętro następne. O mój Boże. Poza tym, jeżeli otrzymalibyśmy znowu trzy przedmioty, tak jak w ostatnim naszym Devil Roomie, zostalibyśmy z jednym serduszkiem, a tego ja nie chcę na pewno. Weź to czerwone serduszko. Nie pojawiaj mi pająków, proszę cię. Teraz bardzo mi jest potrzebne zdrowie. Dopóki nie będę miał tego zdrowia prawie na maksimum, nie będę raczej teleportował się do naszego Devil Roomu. Ale ci przeciwnicy kamieni są beznadziejni. Oni nic nie robią. O, super. Wszedłem w czempiona, który się wysadził. Blackheart. Na to czekałem. Kolejny mega łatwy pokój. Złota skrzynka. Tick. O, Tick jest fajnym trinketem, ale nie chcemy go używać. Zmniejsza maksymalne zdrowie bossów. Całkiem się przydaje, szczególnie na walki z mega trudnymi bossami, tak jak właśnie Blue Baby, Isaac albo Hush. Ale nie będziemy go brać, bo już nie będziemy mogli go zdjąć. Jeden z chyba sposobem na zdjęcie Tika jest podniesienie trinketu Matchstick, czyli zapałka. Tak mi się wydaje. Złota skrzynka, otwórzmy ją, bo możemy ją otworzyć za darmo. Sack of Pennies. Wiem, wszyscy się śmieją, Sack of Pennies, że penis, hehehehe, zabawne. Nie moja wina, że tak się to czyta. No. Ja nie wiem, za każdym razem jak to podnoszę, ja nigdy tego nie komentuję. Nigdy jakoś tego nie mówię, a zawsze tyle komentarzy, bo ho ho ho, rifek, Sack of Pennies, Lenny Face. Boże święty. Devil, no całkiem ciekawa karta, ale nie będziemy jej brać, oczywiście Joker jest zdecydowanie lepszy. Moglibyśmy się po Devila wrócić, gdy użyjemy już Jokera, ale prawdopodobnie będzie mi się tego chciało po prostu robić. No jest całkiem fajnym trinketem. Sprawia, że nie możemy dostać więcej przedmiotów aktywnych. Możemy dostać jedynie przedmioty pasywne i wiecie co, nawet go wezmę. No się mega przyda na The Chest. Na początku otwieramy cztery skrzynki otwieramy. Dostaniemy z nich cztery przedmioty. I często dostajemy przedmioty aktywne, a one są nam zupełnie niepotrzebne. Jeżeli dostaniemy cztery przedmioty pasywne, no mamy zdecydowanie większą szansę, że dostaniemy coś, co nam się po prostu przyda. Bateria? Jest bateria, mega się z tego cieszę. Judgment przywoła nam żebraka, którego możemy wysadzić, bo nie będziemy na nim oddawać naszych soul heartów na pewno. Po tym pokoju będziemy mieć naładowany nasz przedmiot aktywny. No defa nie lubię, def jeden chyba z najsilniejszych jejsów apokalipsy, nawet trudniejszy od Conquesta. Używamy naszego przedmiotu aktywnego. Czy w końcu wyleci to, co chcemy? Nie, nadal nie wyleci. Nigdy w tym podejściu nie dostanę cancer. Masakra. Flat Penny. Świetny trinket. Sprawia, że mamy 50% szans na dostanie kluczyka przy podniesieniu coinów. No kluczyków to my mamy całkiem sporo, więc trinket zupełnie dla nas bezużyteczny. Ale w początkowych fazach gry mega przydatny. Mega jest również przydatny na grid modzie. Bez różnicy. Kamienia z X-em żadnego nie widzę. Lecimy dalej. No i mamy już walkę z bossem. Czerwona skrzynka żadna nie teleportowała nas do Devil Room, także używamy Jokera. Gdy już widziałem te cienie, wiedziałem, że trafią nam się skrzynki, ale
co ciekawe, dostaliśmy trzeci przedmiot Gapiego. Latamy, jesteśmy Gapim. Tego czerwonego serduszka akurat nie lubię za bardzo. No ale bycie Gapim, same plusy. Latamy i każdy nasz trafiony strzał przywołuje muchę kamikadze, zadającą dwukrotność naszych obrażeń. Także każda mucha zadaje prawie 40 obrażeń. Naprawdę masa. No dobra, lecimy na walkę z Isaaciem. Powinno pójść mega łatwo. Walka z Isaaciem ogólnie jest strasznie łatwa, gdy mamy Farting Baby albo Dry Baby, jesteśmy mali. A my mamy właśnie Farting Baby i jesteśmy mali, więc pierwsze dwie fazy kompletnie nic nam nie zrobią. W kolejnych dwóch również możemy unikać ataków Isaaca. Lecimy na kolejne piętro, mamy gwarantowane 4 przedmioty pasywne. Jak na razie idzie mega fajnie i mega się z tego podejścia cieszę. Otwieramy skrzynki. Tech X, świetny przedmiot. Tech X oczywiście, że biorę. Tech X chyba bardziej lubię nawet jak Brimstone i nóż. Powoli zaczynam kochać Tech X. Bobby Bomb, taki fajny przedmiot. Bomby samonaprowadzające są mega przydatne. Tech X zadaje chore obrażenia, ma wszystkie synergie w grze chyba. Mały Gerdy, możemy wziąć, bo mamy BFF-a i będzie nam zadawał jakieś niby większe obrażenia. Kolejny przedmiot. Co tych skrzynek tyle leci? Ja nie mam Gappy Sale chyba. Wheel of Fortune. Możemy przywołać, rozwalić i dostaniemy przedmiot? Tak. Nowy przedmiot. Co to jest? Large Zit. Creep Shots. O mój Boże, Zit. Czyli to jest duży pryszcz. I nawet nie muszę wypuszczać jakby strzału, aby strzelać tą wydzieliną z pryszcza. O mój Boże, ale to jest paskudne. Ile to zadaje obrażeń? Nie sprawdzę, bo mamy muchy. Dobra, nie wszystkie muchy wylecą. Dobra, większość much wyleciała, a ja chcę zobaczyć, jak dużo obrażeń zadaje ten pryszcz. Tyle co nic. Nie, zadaje całkiem fajne obrażenia. A nie, to była mucha kamikaze. Dużo obrażeń to nie zadaje, ale jakieś tam niby zadaje i za każdym razem przywołujemy muchę kamikaze. Taki przynajmniej z tego plus. Kolejna skrzynka. Co jest z tymi skrzynkami? Ja nie wiem. Tyle tych skrzynek dostajemy. Co pokój praktycznie dostawaliśmy jak na razie skrzynkę. Oczywiście się mega z tego cieszę. Co jest? Genialny przedmiot, Trial Bill. Losowy efekt strzał co parę sekund. Możemy dostawać strzały samonaprowadzające jak teraz. Strzały podwójne, potrójne, poczwórne. Strzały podwójne na boki, strzały zębowe, no wszystko. Jeden z fajniejszych przedmiotów w grze jak dla mnie. Niekoniecznie najlepszy, bo często dostajemy głupie efekty, których nie chcielibyśmy dostać. Ale jeden z fajniejszych, bo po prostu mega zmienia nam podejście. Każdy pokój jest inny. Ten przedmiot jest świetny, bo zwiększa nam nasze tirsy. Mamy teraz tirsy 4, więc naszym laserem możemy strzelać jak chorzy. Oczywiście przypominam, strzały z tak jak im mniejsze, wcale mniej obrażeń nie zadają. Zadają dokładnie takie same obrażenia, a ładują się zdecydowanie krócej, więc nie ma powodu ładować laserów na ich maksymalną wielkość. Lard nie bierzemy, stigmatę natomiast bierzemy. Damage up, HP up. I nie wiem, czemu nam się obrażenia zmniejszyły. Nie wiem, przychodzę od pokoju do pokoju, mamy różne obrażenia. A, efekt Trial Billa, losowe efekty na strzały w końcu. Także czasem będziemy mieć obrażenia, które zadają czasem będziemy mieć strzały, które zadają więcej obrażeń, a czasem te, które zadają ich mniej. Punching Bag. Chodzi sobie i przeciwnicy się na to agrują. Średni przedmiot, tak szczerze mówiąc. Wydaje się spoko, ale czasem jest mega zwodliwy. Nie wiem, czy tak się powinno mówić. Mam nadzieję, że tak się to odmienia. Kolejna skrzynka. Ja nie wiem, co jest z tymi skrzynkami. Czy ja mam jakiś przedmiot, który zwiększa mi szanse na skrzynki? A możliwe, że jest to efekt naszego przeogromnego szczęścia. Możliwe, że statystyka szczęścia wpływa na to, że mamy większą szansę na skrzynki. Kolejna skrzynka, no to jest nienormalne. Co pokój mamy praktycznie przedmiot i się z tego mega cieszę. Trinket w końcu. O, super, czekolada. Po co nam czekolada? Na te trinkety się uziąłem i nie dostaliśmy w końcu ani jednego. Ani Cancer, ani Devil's Horn. Jestem mega zawiedziony. Jeszcze zanim pójdziemy na walkę z... A, i tak to otworzę. Zanim pójdziemy na walkę z Isaaciem, z Blue Baby, chcę przejść jeszcze przez dwa pokoje. Jeszcze jedną, ostatnią szansę dam naszemu przedmiotowi aktywnemu. Ten przedmiot jest zupełnie nieprzydatny na nasze strzały. Sprawia, że im dłużej trzymamy strzałkę w jedną stronę, tym mamy lepsze strzały.
lepsze tirsy. No niestety dla nas to nie działa, bo musimy puszczać naszą strzałkę, aby wypuścić laser. Kolejny damage up, obrażenia 20, tirsy tam 4-6, także naprawdę mega fajne podejście, maksimum zdrowia, jesteśmy gapim, mamy wszystko co tak naprawdę potrzebne w dobrym podejściu, jesteśmy mega mali, strzały blokuje nam farting baby. No co, poszło bardzo łatwo, bardzo fajnie. Ja nadal będę czekał na te jakieś ciekawe mody, które mnie zaintrygują. No nie wiem. Pojawiały się również komentarze, żebym nagrywał dalej zwykłego Isaaca, żebym nie szedł za trendem nagrywania Isaaca na modach. No nie wiem, będę nagrywał pewnie raz tak, ale jak na razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, a my się widzimy w następnym, mam nadzieję, że już pojutrze o godzinie 15. Trzymajcie się i cześć!